Dzień dobry, witam Państwa na 39. sesji Rady Gminy Sadlinki. Witam Panią Wójt, witam Państwa Sołtysów, witam Panie i Panów Radnych. W dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, jeden radny jest nieobecny. Odczytam porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad, złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do wójta, informacje z działalności wójta w okresie między sesjami, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. Punkt szósty, odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/161/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/266/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Sadlinki na lata 2023-2025. Punkt 12. Wolne wnioski. Punkt 13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do wójta. Na moje ręce nie wpłynęło żadne pismo w sprawie zapytań. Wszystkie sprawy omawiamy na posiedzeniu komisji wspólnych. Są zadawane pytania, są udzielane odpowiedzi, także formalnie nie wpłynęło na moje ręce żadne zapytanie. Punkt trzeci. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Zapraszam Panią Wójt do przedstawienia sprawozdania. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa radnych jeszcze raz, Panie i Panów Sołtysów. Szanowni Państwo, ostatnia sesja niedawno, bo 5 grudnia odbyła się, więc jest to krótki czas od ostatniej sesji. Najważniejsze wydarzenia to już oficjalne przekazanie samochodu, który kilka miesięcy wcześniej wpłynął i przyjechał do nas z Gdyni, z jednostki Państwowej Straży Pożarnej Gdyni. Jednak oficjalne jego przyjęcie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nebrowie odbyło się 6 grudnia. Na tej uroczystości był pierwszy wicewojewoda Mariusz Łuczek, komendanci powiatowi, zastępca komendanta wojewódzkiego. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przygotowanie, panu komendantowi powiatowemu za uczestnictwo i pomoc w zorganizowaniu tego przejęcia, czyli Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim, którzy po drodze byli, którzy pomogli w pozyskaniu tego samochodu, panu wójtkowi Berentowi, zastępcy komendanta wojewódzkiego. Wszystkim, którzy, osobom dobrej woli, którzy w tym
momencie również byli gośćmi na tym spotkaniu. Oczywiście bardzo dziękuję druhnom i druhom z ochotniczej straży pożarnej w Nebrowie, jak również koło gospodyń wiejskich w Nebrowie, która pomogła w przygotowaniu posiłku. Serdecznie wszystkim dziękuję. Stanęli na wysokości zadania, z czego jestem dumna i że można w każdej chwili na nich również liczyć. 15 grudnia to takie wydarzenie, właściwie może nie gminne, ale w miejscowości Sardinki otworzył się kolejny sklep Stokrotka, który sieciówka, którą Państwo znacie, jego otwarcie przesuwało się dosyć już długi czas, z tygodnia na tydzień. Jednak otwarcie oficjalne odbyło się, sklep jest czynny. Kolejny sklep dla mieszkańców gminy. Może nie wszyscy są zadowoleni z jego otwarcia, gdyż jest to pewien też i kompromis i między prywatnymi właścicielami sklepów, a sieciówkami. Kto chce otwierać do 2000 metrów powierzchni sklepu? My nie możemy tutaj wchodzić w żaden zgody lub sprzeciwiać się temu. Jeżeli ktoś chce wybudować i otworzyć kolejny sklep, ma ku temu powody i chce to zrobić, to powiedzmy gmina tutaj nie uczestniczy w tym i nie ma żadnego wpływu zablokowania takiego otwarcia takiego sklepu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że teraz okres przedświąteczny i te różne spotkania wigilijne. Podziękować również OSP w Bronisławowie, gdzie w ostatnią niedzielę było spotkanie opłatkowe dla jednostki wyłącznie. Organizowali to nie już jako gminne, a własne w Bronisławowie, więc dziękuję za inicjatywę, bo szanowni Państwo, dzisiaj ceny robią swoje i ten rynek również, samo przygotowanie na to spotkanie wymaga pracy, więc tym bardziej należy podziękować w tym momencie. Wczoraj byłam na 50-leciu małżeństwa. Państwo zgodzili się na udostępnienie swoich danych Ewie i Piotra Narewskim z Sardinek. Chciałam Państwa poinformować, bo tak jak mówiłam na komisjach, że podam informacje, jeżeli będę coś wiedziała o dostawie węgla. To jest taki temat bieżący i bardzo ważny dla niektórych, którzy czekali na pieniądze i czekają na nie. Od poniedziałku zmieniło się to, że nie dostawaliśmy tych pieniędzy sukcesywnie. I ci, którzy są zweryfikowani pozytywnie, czyli kolejne 244 wnioski do końca roku, jak mówiłam, że oczekują na środki finansowe, te środki do końca roku, a wręcz jeszcze w tym tygodniu otrzymają. To jest ta dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekają na pieniądze i czekają na kupno węgla, na zakup węgla za te środki. A muszę powiedzieć, że od 13 grudnia, to co również mówiłam na komisjach, była wstrzymana dostawa węgla. Obecnie dostaniemy orzech w ilości jeden transport, czyli 25 ton, jutro, w piątek, czyli prawdopodobnie mieszkańcy już nie zdążą wykupić tego węgla, którzy oczekują na ten orzech, bo groszku jeszcze mamy trochę w zapasie. Więc co do przyszłego tygodnia nie wiemy. Różnie te dostawy są, w niektórych gminach w ogóle ich nie ma, więc mamy zapotrzebowanie zgodnie z wnioskami zweryfikowanymi i które są tutaj u nas, że brakuje nam 146 ton orzecha. Mamy trochę groszku. I w sytuacji takiej, gdzie ludzie bardzo nie mają czym palić i bardzo chcą, to przynajmniej te, myślę, że zamieniają to na ten groszek, który mogą kupić w mniejszej ilości. Jednak 150 ton, no to jest już spora ilość. Groszku mamy trochę w zapasie, bo 368 ton, a mamy faktur na 285 ton.
czyli jakaś rezerwa jest jeszcze, ale jak Państwo widzicie, nieduża. Miału nam nie ubywa, mamy tylko te 25 ton, które zostały przywiezione za pierwszym razem i tylko sprzedane 3 tony. Musiałam kupić, dlatego że robiliśmy rozeznanie i część mieszkańców chciała ten miał nabyć. No ale jak go przywieźliśmy, tylko jeden skład, bo więcej nie można, ani połom nie można, to po prostu nie kupują, jak mówię, tylko 3 tony zostało wykupione. Więc to jest tak na tą chwilę, jeżeli chodzi o sytuację i z wnioskami, z dodatkami węglowymi, że będą pieniądze do końca roku, a na pewno chcemy zapłacić to w tym tygodniu. Dlatego nie ma nawet pani kierownik, bo robimy wszystko, żeby te pieniądze dostać. Chciałabym bardzo być ostrożna i poprosić państwa, że jeżeli przychodzicie w jakimś imieniu innych osób, które nie otrzymały węgla, że my naprawdę robimy wszystko, żeby każdy otrzymał, ale nas obligują pewne przepisy i my przepisów nie zmienimy w zależności, kto pyta, czy kto przyjdzie. Po prostu są takie zasady, a nie inne, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. Musimy niestety zgodnie z prawem te, które nas obowiązuje, przydzielać te dodatki węglowe, więc proszę o wyrozumiałość. Ewentualnie, jak się Państwo z tym nie zgadzacie, proszę o odwołanie od decyzji, jeżeli taką otrzymacie negatywną, bo my tutaj zmienić nie możemy na miejscu. I myślę, że się nie mylimy w takich sytuacjach. Część osób jest rozżalonych, nie rozumie pewnych rzeczy. Ja się nie dziwię, bo z różnych przyczyn wychodzi i wygląda to trochę inaczej, jak kiedy się mówi, że wszyscy dostaną, a tu się przychodzi do gminy i się okazuje, że nie wszyscy jednak, bo są niespełniane pewne kryteria. Więc bardzo Państwa proszę taką delikatność, wysyłanie do nas. My naprawdę chcemy dać każdemu, komu się należy, dodatek węglowy. Od tego jesteśmy, służymy ludziom i myślę, że robimy to nieźle, jeżeli chodzi tutaj o te dodatki, to przede wszystkim ogromnym wysiłkiem pracowników całego GOPS-u, nas wszystkich, ten węgiel jest, można go kupić i tak chcemy, żeby było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Wójt za przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie między sesjami. Dziękuję za przedstawienie tematyki związanej właśnie z zakupem węgla. Jest to dla mieszkańców istotne. Na pewno państwo, którzy nas oglądają, też dowiedzieli się, na jakim etapie, jak to wszystko funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na rok 2022. Temat był omawiany z panią skarbnik na posiedzeniu komisji wspólnych. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2022 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę 52 377 133,92 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 126 807,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dochody bieżące 38 865 807,51 zł i dochody majątkowe 13 511 326,41 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 875 358,14 zł. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę 59 069 133,92 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 3 213 192,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym wydatki bieżące 36 142 330,21 zł i wydatki majątkowe 22 926 803,71 zł. Ustala się wydatki
na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 22 926 803,71 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4 339 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym 5 041 197 zł i 56 groszy to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się przychody budżetu gminy na 2022 rok na kwotę 7 490 000, w tym paragraf 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7 490 000 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 6 692 000 zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych 6 692 000. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak już wspomniałem, omawialiśmy szczegółowo zmiany w budżecie. Także wszystkie wątpliwości zostały przedyskutowane. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem zmian w budżecie na rok 2022? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wieńskiego. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku. W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 28/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Te dwie uchwały łączą się w związku ze zmianami w budżecie. Musimy też podejmować uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest punkt 6. Odczytanie uchwał składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Proszę o odczytanie uchwał panią skarbnik. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Sadlinki na lata 2023-2027. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Sadlinki na lata 2023-2027. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2020 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 60/22 wójta gminy Sadlinki z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2023-2027 nie przekraczają dochodów bieżących.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 wyniesie 2 877 840 zł, co stanowi 9,41% planowanych na ten rok dochodów gminy, budżetu gminy. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc pod uwagę ciążące na gminie wcześniej zaciągnięte zobowiązania, a także planowaną emisję obligacji w kwocie 2 milionów złotych oraz pożyczkę w kwocie 877 840 zł, skład orzekający stwierdził, że w 2023 roku wskaźnik spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 3,32% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 22,42%. W latach kolejnych kwota spłat również nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów, uznaje je za realnie uzasadnione. Poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. Skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Niezależnie od powyższego, skład orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w artykule 17 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2023. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od jej doręczenia. I druga uchwała. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Salinki na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Salinki na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2020 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 61/22 wójta gminy Salinki z dnia 14 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Salinki na 2023 rok. Badając projekt uchwały budżetowej gminy Salinki na 2023 rok, skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi m.in. w artykule 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242 ustęp 1, 243, 258 ustęp 1 oraz artykuł 264 ustęp 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 30 598 000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 639 833 zł 84 grosze oraz dochody majątkowe w kwocie 4 958 966 zł 16 groszy. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 35 776 640 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25 509 808 zł 10 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 266 831 zł 90 groszy.
Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2023 w wysokości 5 177 840 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 miliony 300, emisji papierów wartościowych w kwocie 2 miliony, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 877 840 zł. Ze względu na to, że zgodnie z artykułem 217 ustęp 1 punkt 1, punkt 2 i 3 oraz punkt 6 ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty między innymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w punkcie 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek lat ubiegłych. Skład orzekający stwierdził, że sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Na przychody budżetu w łącznej kwocie 5 777 840 zł składają się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 miliony, wolne środki w kwocie 2 miliony 900 tysięcy, pożyczka i kredyty w kwocie 877 840 zł. Rozchody zaplanowano w łącznej wysokości 600 tysięcy zł, w całości przeznaczono na wykup papierów wartościowych. Ponadto skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej wydatków bieżących nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w roku 2023 została zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 1 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych. Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. W uzasadnieniu do projektu budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia wójta gminy Sadlinki w zakresie realizacji zadań gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Niezależnie od podwyższego, skład orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały budżetowej należy zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2023. Dodatkowo zauważyć należy, że w przypadku zaplanowania wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi większych od zaplanowanych dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie artykułu 6r ustęp 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminy, Rada Gminy winna podjąć uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przesłankami zaś do podjęcia wyżej wymienionej uchwały są następujące przypadki. Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mówię w artykule 6 ustęp 2 do 2c ustawy, lub celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. Skład orzekający zwraca także uwagę, że należy zaplanować dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skład orzekający zaznacza również, że przed podjęciem uchwały budżetowej na rok 2023 należy zweryfikować źródła przychodów w zakresie wolnych środków i nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z lat ubiegłych. Pomniejszone ośrodki określone w punkcie 8, bowiem dane przedstawione w projekcie nie odzwierciedlają właściwej wysokości tych źródeł przychodów, z którymi dysponuje jednostka. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję bardzo pani skarbnik za odczytanie treści uchwały. Proszę parę słów panią wójt o projekcie budżetu. Szanowni Państwo, ja może przedstawię budżet, który był oczywiście omawiany na komisjach bardzo ogólnie, gdyż tak naprawdę wszyscy inaczej trochę rozliczają ten budżet, patrzą, co ewentualnie będzie zrobione, co nie jest zrobione, co by chcieli, żeby było zrobione. Oczywiście nam trudno jest, jak Państwo zwróciliście uwagę na to, co pani skarbnik czytała, Regionalna Izba Obrachunkowa bardzo ostatnio zwraca uwagę na te szczególne, słowo doszło szczególne, tak? Mamy szczególnie być wrażliwi na zmiany w dochodach, dlatego że te dochody są niepełne, nie takie, które byśmy chcieli, nie pokrywają nam wydatków. Tutaj jeszcze w naszym budżecie absolutnie jest taka koncepcja i widoczna, że tu nie mamy z tym problemu i robimy wszystko, żeby jak najmniej te wydatki bieżące wspomagać się czymkolwiek na te wydatki bieżące, więc ogromne sumy oczywiście idą na utrzymanie tych jednostek, które mamy. Mówię tu o oświacie, gdzie dzisiaj na przyszły rok to jest ponad 16 milionów, prawie 17 milionów jest na utrzymanie oświaty. Oczywiście tam jest też budowa przedszkola i żłobka, więc ta kwota jest powalająca i zdaję sobie sprawę. 16 231 tysięcy, a na utrzymanie szkół podstawowych 7 398 000. To są dla nas największe wydatki, jeżeli chodzi o oświatę i tam musieliśmy absolutnie bardzo dużą ilość środków przeznaczyć większych na utrzymanie. To jest 20, może 30%. Jak wspomniałam również na komisjach, nie wiemy, czy te środki będą wystarczające. Zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj jest bardzo trudno nam też budować budżet na wielu niewiadomych. Na wielu niewiadomych, jak reagować będzie rynek po styczniu, jakie będą ceny po styczniu. No i oczywiście to, co będziemy musieli, będziemy robić, z tego możemy zrezygnować, będziemy trochę zaciskać pasa, żeby ewentualnie przeczekać na ten trudny czas. Jednak ponad 10 milionów, jak Państwo widzicie, 10 milionów 266 tysięcy już teraz w styczniu musieliśmy znaleźć na inwestycje, które ciągną się przez kolejny rok. To są w większości, bo niewielka ich ilość, tak jak nowa inwestycja na budowę stacji uzdatniania wody, przebudowę, modernizację w Wiślinie. Tam jest takie dwa etapy. Jest na remont studni głębinowej, ale też te pieniądze, które ostatnio Państwu pokazywałam, te 2,5 miliona, które jest na remont w ogóle całej stacji. Więc to są środki, które się też tutaj znalazły już w tym nowym budżecie, ale to są też inwestycje jak przebudowa ulicy Piaski, którą czekamy na podpisanie umowy i na realizację, bo gdyż tam jest 1 000 000 zł z pozyskanych środków zewnętrznych, tam się znajduje, czy rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki. Znalazła się również wyposażenie na agregatu prądotwórczego, który jest wymagany właściwie dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni. Chcemy, jak się skończy modernizacja, od razu zrobić zakup tego agregatu, że w razie sytuacji kryzysowych, braku energii elektrycznej, żeby powiedzmy ta praca oczyszczalni była ciągła.
Mamy budowę przedszkola, żłobka razem, które zakończenie jest zgodnie z umową do końca grudnia przyszłego roku. Takim znacznym jeszcze wydatkiem są ujętym tutaj w budżecie, który chcemy zacząć jakby już w nowym roku. Jeszcze nie ustalałam tego z osobą, która prowadzi spójnie, gdzie, czy to będziemy robić jesienią, czy to wiosną. Chodzi o też pozyskane pieniądze na przebudowę tego, remont terenu rekreacyjnego, sportowego w Sadlinkach, czyli chodzi o boisko sportowe. To są takie wydatki bardzo znaczące w budżecie, bo jednak ta suma jest bardzo duża, ponad 10 milionów. Co wejdzie w nowy budżet, jak sytuacja się potoczy z tymi inwestycjami, które obecnie tutaj są? Będę mogła Państwu powiedzieć, jak będzie rozliczenie tego budżetu, którym rok się kończy, tegorocznego, i wprowadzanie, jak powiedziałam, marzec, kwiecień w przyszłym roku, co będziemy mogli jeszcze zrobić dodatkowego. To, co Państwo zgłaszacie jako radni, czy w ogóle, to jest w mojej głowie i tylko czeka na pewną realizację i moment, w którym będziemy mogli realizować. Gmina jest niezadłużona, Szanowni Państwo. Na dzień dzisiejszy mamy 600 tysięcy. No to tak dla mnie to prawie nic, jeżeli chodzi o kredyty. W tej sytuacji, która obecnie jest, to proszę mi pokazać gminę w województwie pomorskim, już się skupię na pomorskim, która ma kredytu 600 tysięcy. Nie ma takiej gminy. Faktem jest, że przesunęliśmy środki, które w tym roku miały być płatności na przyszły rok. To już Państwo się zgadzacie i dzisiaj tylko to też potwierdzimy, jak tą pożyczką, czy przesunięciem obligacji, bo bardzo mi zależało, żeby nie brać już tych pieniędzy, tylko je wziąć dopiero wtedy, jak będą potrzebne. To wszystko są działania, z których trzeba podejmować decyzje. Cieszę się, że Państwo powiedzmy rozumiecie te różne przesunięcia. One są, myślę, że tak robione, żeby jak najmniej obciążyć budżet gminy na dzień dzisiejszy. Myślę, że jeżeli nawet będziemy stać pod jakąś decyzją, czy ją zrealizować, czy nie, a uznam, że środki zewnętrzne są potrzebne dla nas, to Państwu na pewno przedstawię taką propozycję. Zresztą znacie mnie, że ja dosyć racjonalnie podchodzę do budżetu i nigdy nie mieliśmy problemy z płatnościami, z realizacją, z kredytami. Tego nie znacie. Nie znacie tego Państwo, a niestety gminy bardzo się borykają. Z tymi wydatkami bieżącymi mamy ogromny problem. Postaramy się przetrwać to jakoś, tak? Zobaczymy, na ile nam się to uda, bo trzeba mieć naprawdę obecnie w głowie dużo, żeby to wszystko tak jakoś poukładać, żeby coś było widać, że robimy, żeby tego trudnych czasów nie było widać też. Musimy troszeczkę przyciąć niektóre wydatki i rozmawialiśmy o tym również. I myślę, że pomimo, że Państwo byście chcieli, ale też rozumiecie, zobaczymy, czy będą pieniądze jeszcze dodatkowe z Unii, czy nie. Na pewno byśmy, to na nas bardzo mocno też wpłynęło z korzyścią dla naszych jakichś realizacji zadań. Poczekajmy na zgodę, bo już taka jest, jak Państwu mówiłam, że wstępna i tylko papierologię musimy do tego, przepraszam, że tak powiem, przygotować, że będziemy realizować tą inwestycję w szkole zamiast tej kanalizacji wodociągów w Karpinach, że to się odsunie w czasie, może i dobrze. Dzisiaj nam są potrzebne oszczędności w bieżącym utrzymaniu, w ogrzewaniu tak dużego obiektu, jakim jest szkoła w Sadlinkach. A jak mówię, o Nebrowie również myślę, żeby przejść na inny system ogrzewania. Tak, to jest tylko kwestia czasu, kiedy my to zrobimy. Pomimo o wiele mniejszej szkoły i tak naprawdę widać z liczebności dzieci coraz mniejszej szkoły, ale w Nebrowie, ale ona musi być. I myślę, że nikt nawet nie pomyśli, żeby nawet
za jakieś 10 lat, że ta szkoła nie ma możliwości funkcjonowania. Ja się z tego cieszę, że są dwie, że nie obciążają nas inne i to jest bardzo dzisiaj ważne, bo też są to problemy finansowe, chociaż zdaję sobie sprawę, czym jest oświata dla mieszkańców w danej miejscowości, jeżeli ta szkoła jest. Tu też w tym budżecie znalazły się wydatki z Funduszu Sołeckiego, wszystkie, które muszą być od razu we właściwym budżecie, które Państwo podejmowaliście na zebraniach wiejskich. I tak jak powiedziałam, na pewno spotkam się z sołtysami czy z radami sołec, żeby sobie pewne rzeczy jeszcze wyjaśnić po kontroli, która była ostatnio. Więc nie jest to zły budżet. Zawsze w styczniu mamy problemy żeby ten budżet zamknąć, a później są jakieś gdzieś jeszcze środki, które trzymane były jakiś czas temu, ale niestety Regionalna Izba Obrachunkowa też obecnie stoi na stanowisku, że te środki muszą być wydatkowane. Nie możemy je trzymać w nieskończoność i powinny być, tylko że jak się ma je małe, chcąc zrobić coś dużego, to my musimy też trochę przez rok czy dwa je przytrzymać. I tak to robiłam do tej pory, czekając na większą inwestycję czy na wkład własny, który musimy zapewnić. Także, szanowni państwo, euforii nie ma. Nie ma, to nie ma co. Robimy wszystko, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Wymagania są, oni są coraz bardziej, chcą mieć lepiej i wcale się tego nie dziwię. Tylko dzisiaj jakakolwiek inwestycja to są tak ogromne pieniądze, że musimy sobie z tym po prostu radzić. Racjonalność, robienie, nie chowanie głowy w piasek, stawanie z przeszkodami cały czas. Trzeba być otwartym, mieć umysł otwarty i nie bać się pewnych decyzji, ale myśleć też, mieć w głowie pewne rzeczy, bo jak mówię, przepisy, chciałoby się, a są pewne obostrzenia, i które nam nie pozwalają pewnych decyzji również realizować. Także bardzo dziękuję, proszę o przyjęcie tego budżetu, radę. No i do przodu. Myślę, że będziemy realizować pewne rzeczy jeszcze dalej, ale to porozmawiamy sobie za jakiś czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wójt za przedstawienie. To tylko zaznacza, z jaką starannością ten budżet był tworzony. Tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa, jak pani wójt wspomniała, dodała takie słowo szczególnie. Ja myślę, że to w naszym tutaj funkcjonowaniu i przy tworzeniu budżetu to słowo szczególnie ostrożnie, szczególnie ważne, szczególnie umożliwiające funkcjonowanie jest cały czas powtarzane. Także naprawdę podchodzimy do tworzenia budżetu z wielką starannością i z ostrożnością. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Proszę o czytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie drugim, punkt pierwszy uchwały. Paragraf trzeci. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sadlinki i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki. Paragraf czwarty.
traci moc uchwała nr 28/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Omawialiśmy to szczegółowo na posiedzeniu komisji wspólnych. Dyskutowaliśmy. Prezentowała tutaj całą prognozę finansową pani skarbnik. Myślę, że państwo radni się z tym szczegółowo zapoznali i przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na rok 2023. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2023 rok. Rada Gminy uchwala to następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 36 020 644 zł 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dochody bieżące 27 155 753 zł 20 groszy i dochody majątkowe 8 864 891 zł i 16 groszy, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 717 667 zł. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 42 298 484 zł 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym wydatki bieżące 26 925 700 zł 46 groszy i wydatki majątkowe 15 372 783 zł oraz załącznik nr 2a do uchwały na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551 587 087 zł 80 groszy. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 15 372 783 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym 5 439 422 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały. Paragraf 3. Ustala się wydatki przychody budżetu w wysokości 6 877 840 zł. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 277 840 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4 miliony złotych, emisji papierów wartościowych w wysokości 2 miliony złotych i zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877 840 zł. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 233 tysiące złotych, celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67 tysięcy złotych i paragraf 5. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5A, 5B, 5C. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 401 314,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 814 476 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu gminy w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1750 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10 000 zł.
Dochody z tytułu korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 tysiące złotych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88 tysięcy złotych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 tysięcy złotych. Odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 19 600 złotych. I dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 370 000 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 370 000 zł. Paragraf 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 877 840 zł. Z emisji papierów wartościowych 2 miliony złotych i zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877 840 zł. Paragraf 7. Upoważnia się wójta do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 miliony złotych, zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 877 840 zł. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu ministra finansów. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami z realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 8. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania do budżetu? Pani wójt, podczas odczytania... Po czytaniu uchwał składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nawiązała już do realizacji budżetu, do zadań związanych z budżetem. Ja chciałbym tylko podkreślić ze swojej strony i ze strony państwa radnych, jak dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji wspólnych, w tym budżecie znalazły się różne inwestycje, które musimy przeprowadzić dla dobrego funkcjonowania gminy jako całości i również znalazły się wydatki związane z funduszem sołeckim, które są bardzo ważne dla funkcjonowania poszczególnych miejscowości. Także budżet jest tworzony skrupulatnie, dużą ostrożnością, ale jednak nie możemy też się zatrzymać w miejscu, bo kryzys kiedyś się skończy i trzeba będzie dalej funkcjonować i prowadzić działalność tutaj gminy, szkół i dalej się rozwijać. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Serdecznie dziękuję państwu radnym za przyjęcie budżetu. Jest to, jak już wspomniałem, kompromis w realizacji w inwestycjach. Dziękuję za jednogłośne podjęcie i przyjęcie budżetu. Przechodzimy do kolejnej uchwały, punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/161/2020
Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/161/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się treść paragrafu trzeciego, ustęp pierwszy i drugi w sposób następujący. Punkt pierwszy. Obligacje staną wyemitowane w następujących seriach. Seria A23 o wartości 1 zł, seria B23 o wartości 1 zł. Punkt drugi. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Paragraf drugi. Zmienia się treść paragrafu czwartego, ustęp pierwszy i drugi w sposób następujący. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach. Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem. W 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł. W 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł. Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem. W 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł, a w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł. Paragraf trzeci. Zmienia się treść paragrafu 6 ustęp 2 w sposób następujący. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Sadlinki w latach 2023-2027. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/266/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Proszę o czytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 35/266/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 877 840 zł. Pożyczka, o której mowa w ustępie pierwszym, będzie przyznana w 2023 roku na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Gminnego Przedszkola z Grupą Żłobkową w Sadlinkach. W paragrafie trzecim wyrazy w latach 2023-2024 skreśla się, a w to miejsce wpisuje się wyrazy w latach 2024-2027. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest
Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Sadlinki na lata 2023-2025. Program tutaj przedstawiony był przez panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią kierownik. Omawialiśmy też to na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Sadlinki na lata 2023-2025. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Sadlinki na lata 2023-2025, z którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do programu? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest punkt wolne wnioski. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Może ktoś z państwa sołtysów? W punkcie wolne wnioski. Jeżeli nie, chciałbym oddać głos pani wójt. Jest to sesja świąteczna, ostatnia w tym roku. Przekazuję głos pani wójt. Ja mam propozycję, panie przewodniczący, ustalmy i złóżmy te życzenia piękne. Sobie siedźcie, sobie siedźcie. Nie, siedźcie, proszę was. Nie, staniemy. Panie przewodniczący, oddał mi pan głos, więc jako pierwsza złożę życzenia. Szanowni państwo, co by nie powiedział, każdy rok jest słabszy, gorszy. To nie o to chodzi. Ja sam, to jest ważne oczywiście, ale w życiu codziennym potrzeba jest takie wyrozumiałość, takie zrozumienie, zaufanie do mnie, bo też uważam, że na tym polega ta nasza współpraca. I podsumowując rok, chciałam wam serdecznie podziękować za wszystko. Za te trudne rozmowy, które nieraz są za drzwiami czy u mnie. Za pytania, za to, że możemy ostro dyskutować. Ja lubię na argumenty, absolutnie. Wolę to, taką zdrową rozmowę, takie niedopowiedziane rzeczy, które gdzieś tam może krążą, to są najgorsze rzeczy, które mogą nas spotkać. I to, co nas w miarę zjednoczyło, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, serdecznie wam za to dziękuję, że możemy coś zrobić wspólnie dla gminy, że się nie szarpiemy, nie denerwujemy, że trudne decyzje są podejmowane, że rozumiecie, że to, co daje pod głosowanie, jest mocno przemyślane i jest najlepsze, co może w danym momencie być dla gminy i dla mieszkańców. Bardzo mi na tym zależy. No, nie jestem jednokadencyjna, żeby tylko dostać się do władzy i potem ją zostawić w jakimś tam rozdrożu, bo ktoś sobie nie radzi, ktoś chce tylko zaistnieć. Ja wiem, że pewne konsekwencje wcześniejsze muszę prowadzić dalej. Z pełną świadomością to robię. Serdecznie wam dziękuję za ten rok kolejny. Życzę na te święta spokojnych, zdrowych świąt w gronie bliskich, przyjaciół dla was, dla waszych rodzin. Państwo wiecie, że mówię to z całego serca. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za wszystko każdemu z osobna i wszystkim razem. Sołtysom, którzy bywają na sesjach,
są. Również im dziękuję za współpracę. To jest bardzo ważne. Sołtysi są bardzo ważnym elementem w tym poukładaniu, w tym zrozumieniu. Czasami trudnym, przez was również. Nie godzicie się na pewne rzeczy, no ale musimy to przełknąć, tak? Bardzo wam również dziękuję. Dzisiaj może nie licznej grupie, ale wszystkim. Oczywiście i dla was, i dla waszych rodzin. I w tym momencie również muszę podziękować moim najbliższym współpracownikom, bo sami wiecie, że tworzę tą grupę osób zatrudnionych w urzędzie i zawsze podkreślam, że bez nich właściwie praca to byłaby żadna. Musi być lider, ale muszą być ludzie, którzy temu liderowi potrafią i pomagają liderować. I bez nich nie dałabym sobie rady. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Najpierw zacznę od kobiety, pani skarbnik, którą już też jesteśmy długo razem i nie ma między nami konfliktów. My się rozumiemy, po prostu się rozumiemy. Bardzo dziękuję mojemu zastępcy. Serdecznie, gdzie on tu jest? Tu. Również muszą ze mną wytrzymać, ale myślę, że nie jest źle i bardzo sobie to cenię. I wszystkim moim pozostałym pracownikom, dyrektorom szkół, wszystkim jednostkom, którzy na co dzień współpracują z nami. Z nami, czyli z wszystkimi, tak? I z państwem również. Serdecznie im dziękuję w tym momencie. Dziękuję za tą współpracę i życzę przede wszystkim spokoju i jeszcze raz mówię zdrowia. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Panie Wójcie, zostaje no mi pan tylko... przewodniczący, naszym mieszkańcom tego oczywiście, dobrego życia, dobrego roku. Myślę, że te życzenia w większości to już same się spełniają, bo jeżeli jest dobry gospodarz gminy, który dba o różne sfery, o szkołę, o drogi, o funkcjonowanie urzędu, ja chciałbym tylko dodać właśnie, że dobra współpraca na szczeblu gminnym, na szczeblu współpracy z sołtysami, jak tutaj pani wójt podkreśla, z państwem radnym. Tworzymy wspólnotę, tak, która dla dobra tej gminy spotyka się tu, dyskutujemy. Obserwując sesję, mieszkańcy nieraz się mnie pytają, u was jakoś to tak przechodzi wszystko gładko, ale nie jest pokazywane posiedzenie komisji wspólnych, na których często dyskutujemy, a jeszcze dyskutujemy częściej, może nawet przed tymi komisjami, naradzamy się, jak wybrać najkorzystniejszą tutaj wersję działania, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Serdecznie dziękuję tutaj obsłudze Rady, panu wójtowi za przygotowywanie sprawozdań, materiałów, uchwał, pani skarbnik, państwu sołtysom, wszystkim życzę zdrowych, pogodnych w gronie rodzinnym świąt Bożego Narodzenia. Zaśpiewajmy chociaż jedną zwrotkę kolędy. Co? Zgodzicie się? Tak będzie atmosfera inna. Myślę, że... Jak? Jaką? No niech śpiewa. No niech śpiewa. Nie wiem. Panie Janku, propozycja. Może nie jest jeszcze to okres wieczorny, ale wśród nocnej ciszy możemy tutaj... Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie do Betlejem. Ale
zawołali z wielkiej radości, jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tym staropolskim akcentem wszystkiego dobrego i kończymy obrady sesji Rady Gminy Sadlinki. Wszystkim zdrowia i dobrze.